Wybuch reaktora w Czernobylu nie był wybuchem jądrowym, niemniej jednak aktywność uwolniona do atmosfery była potężna, bo pełna aktywność, czyli 2 razy 10 do 18 becquereli, to była aktywność zaledwie 200 razy mniejsza od tej, która była uwolniona w wyniku wszystkich wybuchów jądrowych, które były robione. Więc to była rzeczywiście duża aktywność. Jeżeli będziemy starali się przenieść tę dużą aktywność na skutki dla ludzi i porównać odruchowo wręcz ze skutkami, jakie poniosła ludność Hiroshimy i Nagasaki, to trzeba mieć świadomość, że jedną z poważnych różnic tych dwóch wydarzeń jest ta, że nawet jeżeli ludność Hiroshimy i Nagasaki w jakimś miejscu dostała tę samą dawkę, to na tę dawkę dostała w bez porównania krótszym czasie niż ludność, która dostała dawkę na przykład w okolicy Czarnobyla. A czas dostarczania dawki do organizmu jest niesłychanie istotny i po to, żebyśmy dobrze rozumieli się, chciałbym powiedzieć najpierw, co rozumiemy przez dawkę, ponieważ każdy to intuicyjnie wyczuwa, o co chodzi, ale przynajmniej raz warto ją zdefiniować. Przez dawkę pochłoniętą rozumiemy energię promieniowania jonizującego deponowaną w jednostce masy i dobrą taką stosowaną tutaj jednostką jest Gray, która mówi, że w każdym kilogramie masy na przykład naszego ciała była zdeponowana energia 1 dżula. To jest dawka 1 greja. Otóż ta definicja dawki jest bardzo dobra, ma natomiast jedną wadę, mianowicie od promieniowania różni się skutkiem biologicznym. Inaczej skutkuje napromienienie człowieka czy roślin dawką od promieniowania gamma, a inaczej dawką od promieniowania alfa, tą samą dawką pochłoniętą. W związku z tym, żeby wiedzieć, jakie są skutki biologiczne, tę dawkę pochłoniętą należy pomnożyć przez pewien współczynnik, który mówi o skuteczności tej dawki. I wtedy, żeby nie mylić dawki pochłoniętej z dawką właśnie skuteczną lub którą nazywamy równoważnikiem dawki albo dawką równoważną, wprowadza się za jednostkę sievert, a nie gray. To jest znowu ten dżul na kilogram, tylko tyle, że jeszcze to trzeba pomnożyć przez ten współczynnik mówiący o skuteczności danego promieniowania. Otóż my wszyscy żyjący na Ziemi, średnio biorąc, jesteśmy skąpani w morzu promieniowania jonizującego i czy chcemy tego, czy nie chcemy, natura nas naświetla dawką roczną w wysokości około 2,5 milisiewerta, 2,5 tysięcznych tego siewerta. I to my dostajemy od natury, czy chcemy tego, czy nie chcemy. Teraz, jeżeli chcemy dalej powiedzieć, jak konkretna dawka, jaki skutek wywrze na przykład na zdrowie, no to najpierw spróbujmy sobie uświadomić, jak to jest z tym promieniowaniem naturalnym. Otóż to promieniowanie naturalne w wypadku mieszkańca Polski w roku 1999 średnio rocznie wynosiło 3,3 milisiewerta, ale z tego około 73,1%, jak tutaj jest napisane, to było to promieniowanie naturalne, pochodzące z naszej gleby, pochodzące z promieniowania kosmicznego, wreszcie pochodzące z nuklidów promieniotwórczych, które mamy w naszych ciałach, o czym nie wszyscy wiedzą, że my jesteśmy takimi chodzącymi źródłami promieniotwórczymi. I teraz jak ta dawka promieniowania naturalnego, jak ona się rozkłada? 40% pochodzi od radonu, gazu szlachetnego promieniotwórczego, 2% od toronu, to jest też gaz szlachetny, który powstaje z rozpadu radu, 14% to jest promieniowanie gamma, to nasze promieniowanie wewnętrzne, o którym wspomniałem, stanowi około 8,5% i wreszcie podobna ilość dochodzi do nas z promieniowania kosmicznego. Ta cała reszta pochodzi głównie z procedur medycznych, aż 26% z 26,9%, a
te drobne procenty pochodzą z różnego rodzaju awarii. Więc to jest to, co średnio dostaje każdy Polak i to niewiele odbiega od dawek, które dostają ludzie na kuli ziemskiej. Otóż wokół Czarnobyla bezpośrednio po awarii rozkład dawki był tak, jak przedstawia ten rysunek, z tym, że te linie izo-doz, one są podawane nie jakbyśmy chcieli w grejach na godzinę, zaraz to wyjaśnię, ale w rentgenach na godzinę. Rentgen jest starszą tutaj jednostką. Otóż tutaj pojawia się ta dawka na jednostkę czasu. Coś takiego nazywamy mocą dawki. Jeżeli koło reaktora widzimy zaznaczoną moc dawki 100 rentgenów na godzinę, to oznacza, że tutaj moc dawki w tym obszarze była 1 gray na godzinę. Otóż dawka śmiertelna dla ludzi jest około 3,5 greya. To oznacza, że mniej więcej 3-godzinne przebywanie w polu tego promieniowania w tym miejscu mogłoby skutkować śmiercią człowieka. I widać, że były dwie takie plamy bliskie reaktora, bo powiedzmy od reaktora do najbliższego miasta to są 3 kilometry, więc widać, że tutaj ta odległość to jest rzędu kilometra. Były dwie takie plamy, gdzie moc dawki była bardzo wysoka, ale już nieco dalej moc dawki spadała 10-krotnie, a w Prypeci, w mieście najbliższym reaktorowi, była 1000 razy mniejsza. Wiatr roznosił materiały promieniotwórcze w różne strony. 26 bezpośrednio po wybuchu chmura poszła na Litwę i na północ, później następnego dnia poszła częściowo do Polski, potem się cofnęła. Także powoli ta chmura rozprzestrzeniała się na duże obszary, no i skutkowała oczywiście opadem promieniotwórczym. Ten opad, który był najsilniejszy w okolicach Czarnobyla i wokół Czarnobyla w ogóle od początku tworzono taką 30-kilometrową strefę zamkniętą. Dlaczego 30 kilometrów, a nie 10, to jest już inna trochę sprawa, ale rzeczywiście w tym obszarze opad promieniotwórczy, w szczególności długożyciowego cezu czy strontu, był największy. Natomiast nieco dalej, w tych obszarach szarych, poziom skażeń był poniżej 37 bekereli na metr kwadratowy, co skutkuje tym, że ludność, która tam mieszka, na tych terenach skażonych, dostaje dawkę zaledwie gdzieś 30% wyższą od dawki promieniowania naturalnego. No oczywiście możecie Państwo powiedzieć, no ale to jest wyższa dawka niż promieniowanie naturalne. Ona nam może bardzo grozić. Otóż trzeba mieć świadomość, że na kuli ziemskiej poziom promieniowania naturalnego zmienia się często o czynnik 100. Pomiędzy Polską a Szwecją potrafi to być czynnik około 10. Jeżeli pojedziemy do Brazylii, będziemy również mieli obszary, gdzie poziom promieniowania jest 20-krotnie wyższy. Jest miejsce w Iranie, takie Ramzar, bardzo typowe, gdzie poziom promieniowania jest 100-krotnie wyższy. I nigdzie w tych obszarach na kuli ziemskiej o podwyższonym poziomie promieniowania nie stwierdzono, żeby ludzie chorowali częściej, bardziej dolegliwie. Widać, że poziom promieniowania może się zmieniać w bardzo dużych granicach, a to jeszcze nie skutkuje dla nas w żaden sposób. Tak więc to podwyższenie poziomu promieniowania tutaj wokół Czarnobyla nie musi być traktowane jako coś bardzo groźnego, nawet jeśli ludzie będą musieli żyć kilkadziesiąt lat w polu rzeczywiście podwyższonego promieniowania, bo to podwyższenie nie jest znaczące. Tutaj w tabeli ja po prostu dla porządku podaję, jak wyglądała emisja poszczególnych izotopów w wyniku awarii czarnobylskiej. Na pierwszym miejscu jest właśnie ten C-134, o którym mówiłem, że to jest taki dobry wskaźnik wybuchu reaktora. Ale widać, że
Tutaj mamy ten najdłużej życiowy pierwiastek, który ma okres połowicznego zaniku 30 lat, to jest C137 i oczywiście pozbycie się go no, musi trwać sporo. Po 30 latach dawka związana z tym cezem będzie dwukrotnie tylko mniejsza od dawki początkowej. No a jak wyglądała sytuacja w Polsce po awarii? Otóż 27 kwietnia, a zatem w dzień po awarii, oczywiście nikt w Polsce nie był przygotowany na to, że będzie jakaś awaria, ale Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i wojsko robiło przygotowania do ewentualności wojny atomowej, wojny jądrowej. To trzeba było zrobić, to się robi we wszystkich krajach. Tylko tyle, że wojsko, szykując się na ewentualny atak jądrowy, miało aparaturę, która była czuła, czy zaczynała działać naprawdę w momencie bardzo wysokich aktywności, wysokich dawek, takich charakterystycznych dla wojny jądrowej. W związku z tym aparatura wojskowa w ogóle nie wyczuła, że cokolwiek się zdarzyło. Dodatkowo Polska, mimo ustaleń w ramach Układu Warszawskiego, nie dostała oczywiście ze Związku Radzieckiego najmniejszych informacji, że tam się coś zdarzyło. No więc automatycznie sprawa się przeciągnęła do 28 kwietnia, kiedy to o 7 rano ze stacji monitoringu w Mikołajkach do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie przyszła wiadomość, że stwierdzono w Mikołajkach w powietrzu 550 tysięcy razy większą radioaktywność. No wydaje się kolosalna aktywność, z tym, że proszę Państwa, to jest głównie aktywność beta, a to, co naprawdę jest ważne, to jest aktywność gamma. Ale niemniej jednak to była ogromna liczba, która mogła przerazić już samym faktem, że liczba tak wygląda. No ale szukając przyczyny podwyższenia tej radioaktywności, no wkrótce okazało się, że rzeczywiście tutaj raczej nastąpił wybuch jakiegoś reaktora, a nie był to jakiś atak jądrowy czy próbny wybuch jądrowy, który mógł być do pomyślenia w Związku Radzieckim. No, chmura radioaktywnego powietrza nasuwała się na Polskę 28 kwietnia i na przykład w Warszawie już stężenie Cezu-137 nad Warszawą było 80 tysięcy razy większe niż zwykle, a J-131, który był w zasadzie niewykrywalny poprzednio, jego stężenie było 100 becquereli na metr sześcienny. Z punktu widzenia tej dawki, która rzeczywiście jest istotna, dawki promieniowania gamma, to ta dawka średnio była podwyższona tylko 3 razy. To nie było przerażające dla fachowców. No niemniej jednak to były gorące dni i naprawdę trudno było powiedzieć, co się jeszcze wydarzy. Także rzeczywiście był ogromny alert we wszystkich służbach w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, mimo że ludzie tam pracujący zdawali sobie sprawę, że skutki dalsze nie powinny być duże, dlatego że to zwiększenie dawki trzykrotne, dawki promieniowania gamma, jeszcze nie było aż tak groźne. No ale trzeba było zawiadomić czynniki rządowe. No łatwo powiedzieć, trudniej wykonać w warunkach systemu totalitarnego, w którym wtedy żyliśmy. No i około 11 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej zawiadomiło prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, czyli pierwszego ministra, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo jądrowe Polski. Prezes dowiedział się, powiedział, nie martwcie się, mieszcie dalej i jak chodzą słuchy, wyjechał na działkę. Przestało go to w tym momencie interesować specjalnie. O 17 dopiero udało się dotrzeć do prezesa Polskiej Akademii Nauk, gdyż to był tak naprawdę, to była jedyna możliwość, żeby dotrzeć do premiera przez prezesa. No i tu znowu dzięki trochę prywatnym znajomościom. No ale dzięki temu rząd został zawiadomiony wkrótce po 17, a o 18 radio BBC już podało, że to chodziło o Czarnobyl. Więc już o tej 18.28 było wiadomo przynajmniej, gdzie coś się stało. W 18.30 CELOR poprosił techniczne służby wojsk lotniczych o to, żeby zbierało dane z wyższych warstw stratosfery
i troposfery, także już została uruchomiona pełna procedura kontroli tego, co się dzieje. Rząd, który został zawiadomiony, musiał zebrać się, sytuacja awaryjna, i o godzinie 4 rano w nocy zwołano posiedzenie, na które zaproszono oczywiście i prezesa, ściągnięto go, byli przedstawiciele wojska, byli przedstawiciele celoru, dwóch ekspertów, byli przedstawiciele Biura Politycznego i Komitetu Obrony czy Obrony Kraju. Tam przedstawiono sytuację, specjaliści z celoru opisali, jak to się może dalej rozwijać. O godzinie 6 rano pojawił się generał Wojciech Jaruzelski i powołał komisję rządową pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy. I ta komisja przystąpiła szybko do pracy, zaczęto podejmować pierwsze decyzje, ale nie było tak naprawdę żadnego raportu z tego posiedzenia, że było coś takiego się odbyło. Natomiast około godziny 11 podjęto decyzję o rozpoczęciu profilaktyki jodowej, o podawaniu jodu, który będzie blokował w tarczycach wchłanianie jodu promieniotwórczego. Dodatkowo zalecono dzieciom, żeby piły tylko mleko z proszku albo mleko skondensowane, jako że mleko naturalne mogło być skażone nie tyle bezpośrednio, ile poprzez łańcuch pokarmowy krowy. Te trawy były skażone i w związku z tym produkowane przez krowy mleko mogło zostać skażone. No, podjęto bezprecedensową rzeczywiście akcję. W Ministerstwie Zdrowia ustalono, że poda się tak zwany płyn Lugola, straszne paskudztwo do picia, ale bardzo skuteczne. Akcję rozpoczęto wieczorem. Przede wszystkim w północno-wschodniej Polsce, gdzie opad był największy. I ta akcja przebiegała niesłychanie sprawnie. W ciągu 24 godzin około 75% dzieci z tego rejonu już miało podany płyn Lugola. I w ciągu kilku następnych dni 18,5 miliona ludzi w Polsce ten płyn Lugola dostało. To była akcja zupełnie bezprecedensowa w skali światowej. Ja może tutaj dla porównania podam, że gdy była awaria reaktora w Harrisburgu w Stanach, ona się nie skończyła żadnymi ofiarami w ludziach, ale tam zdecydowano się na podawanie tabletek jodowych, ale dostarczono je dopiero w 8 dni po awarii. A w Związku Radzieckim, po wybuchu czarnobylskim, miesiąc po awarii zaczęto podawać. Więc w ogóle troszkę to bez sensu. 30 kwietnia skażenia już objęły większość naszego kraju, ale też to skażenie i aktywność spadała w tym czasie w sposób wyraźny. Były obawy co do mleka i importowano, znowu historia importu mleka nadaje się na dobry scenariusz filmowy, ale w każdym razie z zagranicy udało się zaimportować 2000 ton mleka w proszku dla dzieci. CELOR i Instytut Energii Atomowej w Świerku, te dwa instytuty podjęły regularne badania tarczycy. No, to trzeba było robić. Nie wiem z jakich względów i nikt mi nie potrafił wyjaśnić, dlaczego prezes Państwowej Agencji Atomistyki 31 maja zabronił CELOR-owi robienia tej kontroli. I jedynie to było robione już potem okazjonalnie, a 18 czerwca Komisja Rządowa zakończyła pracę i wydała komunikat prawdziwy, który mówił, że rzeczywiście konsekwencje zdrowotne dla Polski powinny być małe, jeżeli w ogóle, dlatego że nie można oczekiwać, że dawka roczna będzie leżała powyżej dopuszczalnej takiej dawki do 5 milisiewertów na rok. No to teraz jeszcze dodajmy troszeczkę takich informacji o Polsce. Jak wyglądała informacja społeczna w tym momencie? Bo na razie mówiliśmy o decyzjach rządowych i tej naprawdę bezprecedensowej akcji jodowej. 28 kwietnia, kiedy już było jasne, co się stało, pojawiła się pierwsza krótka informacja, że w Czarnobylu coś się działo, że nastąpiła awaria reaktora. Ale 30 kwietnia podano informację, zdeformowaną informację przygotowaną przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, i w tej to informacji powiedziano tylko, że było podwyższone stężenie jodu promieniotwórczego, a nic poza tym.
Wówczas koledzy z Celoru zrobili koszmarną awanturę i premier Szałajda zadecydował, że należy społeczeństwo poinformować rzetelnie. I następne komunikaty, które poszły w świat, były już rzeczywiście informacją w pełni odpowiadającą rzeczywistości. I nic dziwnego, że bardzo szybko ocena zewnętrzna działań w Polsce była niesłychanie pozytywna. Tages-Anzeiger 2 maja pisał, że polskie media zwróciły od początku na siebie uwagę obszerną i rzeczową informacją. Polacy w sposób najbardziej otwarty poinformowali własną opinię publiczną i zagranicę o skutkach awarii. To Volksbad Berlin. Amerykanie, przedstawiciele Food and Drug Administration, też ocenili niesłychanie wysoko polską informację. Trzeba rzeczywiście tutaj powiedzieć, że Polska spisała się znakomicie i dzisiaj na świecie nikt nie kwestionuje tego, że Polska pierwsza nie tylko podała pełną dobrą informację, ale również przeprowadziła w sposób wzorowy tę akcję profilaktyczną, bez względu na to, czy rzeczywiście to było tak potrzebne, czy nie. Ocenę sytuacji radiologicznej w Polsce podjął również Komitet Naukowy Narodów Zjednoczonych do spraw skutków promieniowania atomowego, w skrócie ANSKER, i w roku 1988 potwierdził, że średnio ludność otrzymała dawkę 0,3 milisiewerta powyżej tła naturalnego, te 2,5, a w przeciągu kolejnych 70 lat ta nadwyżka będzie wynosiła 0,9 milisiewerta. Więc bardzo niewielki procent tego, co dostanie się z naturalnego promieniowania.